Szanowni Państwo, przed nami wielkie emocje w Amsterdamie. Seria finałowa konkursu rzutu dyskiem pań. Najpierw musieliśmy żebrać w Warszawie o autobusy, z braku ciężarówek, a teraz brakuje kierowców. Pomogę ci. Dzisiejszy trening mam z głowy. Niecodziennie robię przysiady z takim obciążeniem. To już ostatnia partia, panie pułkowniku. Co z kierowcami? Niestety wciąż brakuje trzech. Wszyscy zmobilizowani. Może poszukamy wśród harcerzy? Część z nich ma prawo jazdy. Harcerzy. Przywozimy mebli pana ministra, nie jego żony, tylko zabezpieczamy całe złoto Rzeczypospolitej. Panowie, czekam. Halina. Ignacy. Dobrze, w takim razie brakuje jeszcze dwóch. Formujemy kolumnę. Zamykacie. Nie uwierzą mi, jak im po wojnie powiem, że byłem pani zmiennikiem za kierownicą ciężarówki. A uwierzą, że wieziemy po tych bezdrożach 80 ton złota? Królowa polskiego sportu. Najbardziej rozpoznawalna Polka na świecie. O, może poza Kiri Skłodowską. Chlebia mi pan, panie poruczniku. Ale takim tempem to my do Łódzka zajedziemy na Wielkanoc. Na Wielkanoc to my już będziemy w Berlinie. Przypomina mi pan mojego brata. Tadeusz Konopacki. Gimnastyka poradna w radio. Raz, dwa, trzy, cztery. A pan uprawia jakiś sport? Piłka nożna, wioślarstwo, no i biegi, jak to w wojsku. Biegania u nas nie brakuje. Na zawodach pułkowych byłem drugi. Tak? Ale w przyszłym roku będę pierwszy. Jasne. Najpierw pan wygra wojnę. No, oczywiście. Niemcy już muszą wiedzieć, co wieziemy. Panie poruczniku, celownicy dostał! Thank you.
Spokojnie. Pani ma oczy jak moja narzeczona. Zapomniałem jej powiedzieć. Wszystko jej powiesz, obiecuję. Wszystko jej powiesz. Nie. Nie. Ignacy! Ignacy! Porucznik Zbigniew Iżewski, Łódzk. Dzień dobry, panie pułkowniku. Mamy przygotowane kwatery dla państwa. Pokój w hotelu już czeka. Dobrze, to za chwilę. O Boże, pani Halina Konopacka? Dzień dobry. Dziewczyny, zobaczcie, kto przejechał. Dzień dobry. Pani tutaj. Nasz Łódzk to prowincja, a teraz tyle ważnych osób z Warszawy zjechało. To prawda, że w Warszawie Niemcy nawet szpitale bombardują? Proszę powiedzieć, co z nami będzie? Będzie dobrze. Wiadomo, już tam nasi Niemców biją, a pewnie wkrótce i Francja i Anglia ruszą. Bo przyjdą nam z pomocą, prawda? Tak, damy radę, zwyciężymy. Trzeba być dzielnym i silnym. Uprawiać jakieś sporty, dziewczyny? Tak. Mamy w gimnazjum nową salę gimnastyczną i nawet niezłe boisko, ale teraz tam rozlokowali wojsko. Wojna nie zwalnia z dbania o kondycję. Trzeba zachować sprawność fizyczną, prawda? Tak jest. Prawda. Prawda. To może poćwiczymy razem? Pokaże nam pani swój trening? Może. Będziemy jutro o 8:00. Tutaj niedaleko jest takie nasze miejsce do ćwiczeń. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. W tutejszym banku nie ma wystarczającego miejsca w skarbcu dla naszego transportu. Więc nie zostaniemy tutaj długo. Proszę bardzo. Nowe ustalenia? Co godzinę nowe. Henryk zajmie się transportem fonu. O ile go znajdziemy, bo podobno jest gdzieś pod Tarnopolem. Aha, to zapraszam państwa do hotelu. A pozostali kierowcy? Pan wojewoda wraz z małżonką zapraszają na kolację. Będą się czuli zaszczyceni, mogąc gościć tak zawsze. A pozostali kierowcy? Ale ja nie mam takich instrukcji, niestety. Miasto jest przepełnione uchodźcami, a rząd z kolei... Ani ja, ani mój mąż nie ruszymy się stąd, dopóki wszyscy kierowcy tego konwoju nie będą mieli zapewnionego wygodnego noclegu i czegoś ciepłego do jedzenia. Ale, panie pułkowniku... Słuchaj pan, co się do pana mówi. Thank you.
Teraz Wołyń stał się najważniejszym województwem w Polsce. Dziękuję. Pan premier w Łódzku, minister Beck i korpus dyplomatyczny w Krzemieńcu, a pan prezydent w Ołyce, księcia Radziwiła. Szkoda tylko, że to wszystko jest wynikiem totalnej improwizacji. W 1920 bolszewicy też stali u wrót Warszawy. Obawiam się, panie wojewodo, że limit cudów zarezerwowanych dla Polski Matka Boska już wyczerpała. Kto mógł przewidzieć, że sytuacja rozwinie się tak szybko? Rząd pracuje naprawdę... Do diabła z tym rządem. A pan pułkownik, co by proponował zrobić w tej sytuacji? Przede wszystkim w obliczu zbliżającej się wojny nie żerowałbym na ofiarności społeczeństwa. Co pan przez to rozumie? Festyny, na których harcerze i stuletni weterani powstania styczniowego kwestowali na rzecz zakupu karabinu maszynowego. Czy to jest poważne? Mówi pan o Funduszu Obrony Narodowej. Tak, tym samym, który w tej chwili błąka się po bezdrożach Polski, nad którą Luftwaffe bezkarnie lata i strzela do cywilów. A gdzie są nasze myśliwce? Gdzie są nasze działa przeciwlotnicze? Nie ma. Ponieważ jeszcze kilka tygodni temu polskie fabryki eksportowały je do Anglii, a samoloty do Grecji na kilka tygodni przed wybuchem wojny. Podobno Janusz Kusociński przekazał na Fundusz Obrony Narodowej wszystkie puchary i medale za zdobyte mistrzostwa. Tak. On i inni sportowcy. Szermierze, bokserzy. Piłkarze rozgrywali specjalne mecze. To piękny gest ze strony naszego społeczeństwa. Piękny. Może to jednak nie pójdzie na marne. Tak. Nasze społeczeństwo uwielbia takie gesty. I zazwyczaj idą one na marne. Pamiętajcie, że każda kobieta pragnąca posiadać zgrabną sylwetkę musi zrobić codziennie, druga strona, gimnastykę minimum 10 minut. Kobieta nowoczesna musi też pamiętać o swoich potrzebach kulturalnych, czyli teatr, kino, muzyka, dancing i sport oczywiście. Pamiętajcie, musimy wyrobić w sobie nawyk odpowiadania naszym panom nie. Jutro wieczorem? Nie mogę, mam trening. Słyszałeś? Jutro wieczorem nic z tego. Dancing, trening, to brzmi jak nazwy miast Indochin. Trening, trening, panowie, a później chcecie mieć piękne, zdrowe żony, które poruszają się z gracją. Z gracją? Tu jest Łódzk. Jak deszcz popada, to można z gracją co najwyżej orła w błocko wywinąć. Panowie. Trenowałem to wiele razy. Ja bym polecała wam również znaleźć jakąś dyscyplinę, która pomoże wam całkowicie nie zwiotczyć. Chyba karty. A tu się zasiedzą, panowie. W zapaszku stęchłego powietrza, w dymie. I co? Pojemność płuc maleje. Mięśnie zapominają, co to ruch. I jakie efekty? O, tutaj fałdy tłuszczu. Tutaj uda jak serdelki. Grawitacja, panowie, grawitacja. Dobra, chodź, idziemy. Narzeczonej tu nie znajdziemy. Narzeczonej? Chyba musiałaby być ślepa. A wy, dziewczynki? Macie jakiegoś narzeczonego? Marela ma narzeczonego. Ej, dziewczyny, przestańcie. On jest podporucznikiem. Wow. Podporucznik Zbigniew Iżewski. Oni się tak bardzo kochają. W przyszłym roku po maturze ślub. Ładna z nich para. Będą z tego ładne dzieci. Jeszcze raz jak nazwisko? Iżewski. Zbyszek. To znaczy Zbigniew. On jest w Warszawie, może pani zna? Nie, niestety nie znam. Wracamy do ćwiczeń. Skręt ramion. Tadek! Mówiłeś mamie, że jemy razem obiad. Jeszcze tylko jeden rzut. Pół godziny temu mówiłeś, że jeszcze jeden rzut. Ale tutaj mają prawo przebywać tylko członkowie AZS-u. To się zapisze.
Niestety nie mamy sekcji pisania wierszy. To mnie naucz rzucać tym. Chcesz nauczyć się rzucać dyskiem? Tak. Proszę bardzo. Stajesz kole, uginasz kolana, bierzesz zamach. No. Zamach. 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 Do. I rzucasz. Tylko nie możesz przekroczyć koła, bo wtedy rzut będzie spalony. Spalony? Co to znaczy? Spalony oznacza rzut nieważny. Wtedy sędzia podnosi czerwoną chorągiewkę i nie będą go nawet mierzyć. Jeżeli będzie prawidłowy, wtedy biała chorągiewka w górze. Ale na początku zadbaj, żeby rzucić w odpowiednią stronę. Dobrze, siostra? Bardzo śmieszne. Odsuń się. Ostrożnie. Jak? Biała chorągiewka? Ale masz krzepę, siostra. Poczekaj. Trzymaj. Ile jest na taśmie? 31,26 metra! Jesteś pewna? Jezus Maria, Halina! Co? No, pobiłaś rekord Polski! To chyba dobrze! Za pierwszym rzutem! To co, obiad? No, obiad! No co dalej? Jutro podzielimy konwój na dwie kolumny i ruszymy w stronę granicy rumuńskiej w Świątyni. A potem? Potem transport kolejowy do portu w Konstancy, gdzie przeładujemy złoto na okręty. Wyjeżdżamy z Polski? Nie wiem, czy wyjeżdżamy, nie wiem, czy razem. Co to znaczy, nie wiem, czy razem? Nie powinienem cię już dłużej narażać. Tutaj w Łódzku jest bezpiecznie. Powinnaś dołączyć do grupy rządowej. Przestań. Sama widzisz, co się dzieje na drogach. Wciągamy na siebie Niemców. Zrobię wszystko, żeby odzyskać ten transport. A ja nawet nie mam ludzi, żeby bezpiecznie odeskortowali cię do granicy. Ignacy, a ty myślisz, że kim ja jestem? Żoną byłego ministra, co chce przy okazji uciec z Polski? Odkąd siadam za kierownicę, ja też jestem częścią tego konwoju. To też jest moja odpowiedzialność. To nie jest jakieś safari. Panienki z dobrego domu, co chce sobie pojeździć po bezdrożach. Ja chcę być z tobą. Nie możesz mi zabronić. Dobrze się ożeniłem. Nie mów mi nigdy, że nie możemy być razem. Nigdy więcej. Panie pułkowniku, ile tego jest? Razem z tym złotem z Lublina, Zamościa i Siedlec 75 ton. 5 ton zostaje u was do bezpośredniej dyspozycji rządu. Dziękujemy za wszystko. Mój Boże. Panie pułkowniku, to jak to wszystko
Bez odpowiedniej eskorty? Nasza potencjalna eskorta bije się teraz na Oksybiu, pod Kutnem albo na przedpolach Warszawy. Z Bogiem. Z Bogiem. Ładować się do wozu. Pierwszy szereg. Pierwszy szereg włączy. Wielbiciel? Może wielbiciel. Dobrze, wymienimy się w okolicach Dubna. Odpoczniesz sobie wtedy. Spokojnie, dam radę. Wiem, zawstydzasz mnie. Czyżbyś był jednym z tych samców, którzy są zazdrośni, że ich żony są dobrymi kierowcami? A gdybym był takim samcem, wyszłoby ze mnie? Nie. Panie starszy, co pan proponuje? Tylko szybko, bo jestem głodny jak wilk. Jak wilk? To może saninę. Nie, dziękuję. Sarenek nie jadam, jedynie konsumuję. Widzę, że panowie Tuwim i Wierzyński jak zwykle potrafią się znaleźć w wybornym towarzystwie, które powoduje bardzo dobry nastrój i wysokiej klasy wrażenia estetyczne. Panowie, mam zaszczyt przedstawić pani Halina Konopacka. Wybitna sportsmenka i obiecująca poetka. Pani Halino, nasi możni protektorowie, pułkownik Wieniawa Długoszowski i pułkownik Ignacy Matuszewski. Możni, o, tyle o ile. Na finansach to się zna Ignacy. Ja to jestem tylko dowódcą pułku szwoleżerów, a tych niestety pieniądze zbyt długo się nie trzymają. Czytałem, laur olimpijski. Niemal wybitny. Niemal. Mecz futbolowy, bieg na 100 metrów, defilada atletów. Skok w dal, skok w zwyż. Skok! Właśnie, skok! A gdzie konie? Gdzie nasi jeźdźcy? Ignacy, co ty na takie niedopatrzenia? No broń się honoru armii, odezwij się. No przecież znasz się na literaturze, w końcu Prus cię trzymał do chrztu. Co on dzisiaj taki małomówny, obraził się? Daje się wyszumieć kawalerii. Pan pułkownik Matuszewski jest z tego samego powodu małomówny, co pan pułkownik Wieniawa rozmowny. Państwo jeszcze nie wiecie, ale towarzystwo pana pułkownika będzie wam dane także w Królestwie Niderlandów. Jedzie pan do Amsterdamu? Szermierka, jeździectwo? Szranki pozostawiam lepszym ode mnie. Zostałem mianowany członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Piękne wyróżnienie. Gratulacje. Pierwszy wśród Polaków. Proszę państwa, chciałem wznieść toast za złoto na olimpiadzie w Amsterdamie. Wiwat pani Halina Konopacka. Wiwat pan Wierzyński. Wiwat! Za złoto. Za złoto. Na co pan patrzy, panie pułkowniku?
Na najpiękniejsze plecy II Rzeczypospolitej. Zostaniemy tu do wieczora, odpoczniemy. Zostało trochę kilometrów. Jutro musimy być w Śniatynie. Dobre, jutro pierwszy raz w historii lekkoatletyczny konkurs z udziałem kobiet. Jak pani ocenia swoje szanse? Wiadomo, polskiej ekipie nie będzie się zbyt dobrze. Czy czuje pani presję na sobie jako faworytka do złotego medalu? Wiem, pani Halino, czy jutro usłyszymy Mazurek Dąbrowskiego? Pani Halino. Przepraszam, panowie. Jutro zorganizujemy specjalną konferencję. Po zawodach. Dziękuję za ratunek. Zawsze do usług. Nie dam rady. Kontuzja? Nie, ze zdrowiem wszystko dobrze. Boję się. Czego? Że zawiodę. I nie będzie ani hymnu, ani medalu. Ale przecież pani lubi uprawiać sport. Lubię, lubię. Dlaczego nie rzuci pani dyskiem po prostu? Tak jak lubi. Po prostu. A jak spalę? Wystarczy dwa razy przekroczyć linię i po wszystkim. No, boję się, boję. Strach ma wielkie oczy. Czasami trzeba w nie po prostu spojrzeć. Patrzę. Dlaczego akurat jutro miałaby pani spalić dwa rzuty? Za dużo myślenia. Idziemy? Nie tam. Dziennikarze. Czuję się, jakbym uciekała z lekcji. Tak? A uciekała pani kiedyś? Nie. Pierwsza ucieczka ze szkoły, pierwsza olimpiada, pierwszy złoty medal olimpijski. To zapraszamy na przejażdżkę. A da mi pan poprowadzić? A umie pani? A boi się pan? Zadziwia mnie pani jeszcze bardziej. Musimy przeczekać. Co się stało? Pan prezydent Mościcki we własnej osobie wdaje się do granicy. Czy to prawda, że pańskim chrzestnym był Bolesław Prus? Prus był przyjacielem mojego ojca. Często bywał w naszym domu, tak? A pański ojciec także był pisarzem? Głównie tłumaczem literatury, ale napisał też jedną książkę. Czarnoksięstwo i medium. Czarnoksięstwo? Brzmi jak baśń. To jest traktat naukowy. Ojciec badał zjawiska paranormalne.
A jakie na przykład? Bilokacja. Hmm. Telepatia. A pan potrafi czytać w myślach? Albo by żyć w dwóch miejscach jednocześnie? Nie. Ale zawsze mogę się postarać. Proszę. Lepiej nie. Ja zawsze chciałam być poetką. W tym wypadku nic nie stoi na przeszkodzie. I co, mam pisać do szuflady? Pomożemy pani wydać wiersze. Wierzyński wypowiada się o nich bardzo pochlebnie. Czasem sobie myślę, że to kokieteria. Od panienka rzucająca żelazem pisze poezję. Taki kontrast, kuriozum, ciekawostka. Zbyt wiele jest dni w roku. W dniu godzin zbyt wiele. Poprzez wszystkie śród pustki iść trzeba straszliwej. Skąd pan to zna? Kazimierz pokazał panu moje wiersze. Czarnoksięstwo, rozumiem. Ale tak naprawdę mam na imię Leonarda. Leonarda Kazimiera. Leonarda jak Da Vinci. Chyba jak Germania. Germania chciałaby być choć w połowie taka jak pani. A co, poznał pan kiedyś jakąś Germanię? Tak. Miała wąsa i pikelhaubę, była bardzo nudna. Za to pan jest bardzo interesujący. Tak. Bardzo mnie pani interesuje. Pani Helino, wkrótce wyjeżdżam do Budapesztu. Zawody? Nie. Za kilka tygodni mam objąć stanowisko posła na Węgrzech. Budapeszt, piękne miasto. Gratulacje. Z panią będzie jeszcze piękniejszy. Chce mi pan pokazać Budapeszt? Nie. Chciałbym pani zadać pytanie. Zostanie pani moją żoną? Zostanę. Rumuni wydali warunkową zgodę na przejazd transportu przez ich terytorium. Szczery sojusznik, skoro stawia warunki. Boją się Niemców. Po cichu nam sprzyjają, ale długo to może nie potrwać. Niech nie pomagają, byle nie przeszkadzali. Jakie to warunki, panie ambasadorze? 48 godzin. Żeby dojechać do portu w Konstancji i załadować złoto na francuskie okręty. Do końca tego terminu skrzynie powinny się znaleźć poza Rumunią. Inaczej złoto przepadnie. Nie w porcie, nie na pokładzie okrętu, ale poza wodami terytorialnymi Rumunii. Rozumiecie, panowie? To jest niewykonalny warunek. Od razu powinni powiedzieć, że chcą połowę złota za zezwolenie, co? To nie jest czas na żarty. Zdaje pan sobie sprawę z powagi sytuacji. Od samego początku. To dobrze.
Pański atasze poinformował pana kapitanie o naszej misji. Wiem tylko tyle, że mam pomóc w dostarczeniu jakiegoś polskiego ładunku do Stambułu. To jest specjalny ładunek. 75 ton polskiego złota. Ile? 75 ton. 75 ton złota bez żadnej eskorty? Tak, ma pan 5 minut na zastanowienie się. To nie jest poważna propozycja, panie pułkowniku. Nie jesteśmy w polskiej kawalerii. Niepoważna propozycja? Nie pomagacie nam w żaden sposób. W Polsce ludzie giną, a RAF zamiast rzucać bomby na Niemcy, nie zaśmiecaj tonami jakichś durnych ulotek. To jest niepoważne. W Konstancji roi się od niemieckich agentów. Kriegsmarine postara się zrobić wszystko, żebyśmy do Stambułu nie dotarli. Mój statek jest praktycznie bezbronny. Rozumiem, ale nie mamy raczej innego wyjścia. A nie możecie zaczekać na te cholerne francuskie okręty? Za kilkanaście godzin razem ze złotem mamy opuścić terytorium Rumunii. Bez względu na wszystko. Mam zamiar to zrobić. Bez względu na wszystko? To znaczy, że pan zaraz mnie przywiąże do masztu, zawiesi na nim polską banderę i sam popłynie do Stambułu, co? Zapomniałem pana kapitanie, że gdybym był marynarzem, tak bym zrobił. A ja przypominam panu, że to jest statek jego królewskiej wysokości. Więc rozumiem, że w kwestii honoru flota jego królewskiej mości pójdzie w ślady Francji. Zgoda. Mój statek jest do państwa dyspozycji. No ale w tych okolicznościach to nie będzie łatwo skompletować załogi. Zajmiemy się tym. Jestem pułkownikiem polskiej armii i potrzebuję załogi na rejs do Stambułu. Dziękuję. No jak, zgodził się? Niestety. To jest Bułgar. Oni atakując zaprzeczają. Zrobiłby karierę w polityce. Niemcy rozpuścili informację, że nasz transport jest niebezpieczny i nikt nie chce się zgodzić. Jest jeden człowiek tam, ale on chce tak horrendalnych pieniędzy, że na to nas nie stać. Błagam cię. Bierzemy złoto. Nie mamy pieniędzy, żeby opłacić załogę? To nie jest nasze złoto, tylko Rzeczypospolitej. Naszym zadaniem jest je dowieść w całości. Na każdy najdrobniejszy wydatek potrzebujemy dokumentów. Oni na pewno nie wystawią nam rachunku. Ignacy, mamy niecałe 5 godzin. Problem. Nie jest bezpiecznie, panie pułkowniku. Mogę zebrać swoich najlepszych ludzi, zapłacisz podwójnie i wtedy popłyniemy. Mam najlepszych marynarzy. Najlepszych. Przemyśl to, pułkowniku. Przemyśl. Co teraz? Możemy jeść suchy chleb i pomarańcze z drzewa i tak nie starczy nam. Zawsze chciałam jeść pomarańcze z drzewa. Zaręczynowego nie odda. Ale to jest sporo warte. Nie, to byłaby przesada. Mój medal. Mogę robić z nim, co zechcę. To jest pierwszy
złoty olimpijski medal zdobyty dla Polski. Nie przehandlujemy go. Polska będzie miała jeszcze swoje medale, obiecuję ci. Nie, Halina. Więc co proponujesz? Nie wiem. Pożyczymy pieniądze od kapitana, a potem oddamy mu w Stambule. Ze środków ambasady. Dlaczego nie musimy zawsze o wszystko tak żebrać? Wiem. A może zorganizujemy zawody w siłowaniu się na rękę? Co, mam postawić się na hazard, czy sam się siłować? Nie. Ty nie. Jak się udało państwu ich przekonać? Przewaga sportu nad dyplomacją. Polska pewnie wam tego nigdy nie zapomni. Bo się nigdy o tym nie dowie. Kapitanie! Patrolowy Dornie! Niemcy! Zbrojni! Podać się! Ściągnie na nas robotę. Alarm! Alarm! Maszyny całe naprzód, ster, lewo na bord. Maszyny całe naprzód! Puszczę odwary całe naprzód! Dziękuję, panie kapitanie. Rząd Rzeczpospolitej powinien panu wypłacić premię. To sprawa honoru, panie ambasadorze. Chociaż tyle w imieniu Anglii mogłem zrobić dla Polski. Jest pan odważnym człowiekiem. To zaszczyt służyć pomocą złotej medalistce olimpijskiej. Podwójnie złotej. Życzę państwu powodzenia. Dziękujemy. Dziękuję. Mam nadzieję, że Turcy nie będą nam robić problemów. Pozwolą wam przejechać przez swoje terytorium. Drogą lądową dotrą państwo do Bejrutu. Tam złoto zostanie załadowane na okręty francuskie i popłynie do Toulonu. To jest okrężna droga. Nie łatwiej zorganizować transport morzem od razu ze Stambułu? Turcja boi się, że zostanie potraktowana jako strona konfliktu. Sprawy się skomplikowały wczoraj. Sowieci wkroczyli do Polski. Niestety nie doczekaliśmy się w Konstancy francuskich okrętów. Liczę na to, że tym razem Francja dotrzyma to, do czego się zobowiązała. Nastąpiły obiektywne trudności. Mam wrażenie, że Francja ostatnio bardzo wyspecjalizowała się w ich wyszukiwaniu. Dobrze. Dostanie pan okręt pod naszą banderą z rozkazem wyjścia do Toulonu. Nie, panie generale. Nie jeden. Pan wybaczy. Ale to ja tutaj wydaję rozkazy. A ja odpowiadam za transport do Francji.
Nie możemy ryzykować, że jedna torpeda pośle na dno całe polskie złoto. Potrzebujemy rozłożyć ładunek na więcej niż jeden okręt. Panie pułkowniku Matuszewski, z całym szacunkiem, ale nie sądzi pan chyba, że ogołocę cały Lewant z francuskiej floty? Nie proszę przecież o pancernik Richelieu. Czyżby francuski... siły zbrojne były aż tak przereklamowane, że waszej floty nie stać na 3 niewielkie okręty? No to już jest przesada. Panie generale, za te sprawy ginali najszlachetniejsi ludzie, jakich ja znałam. Pan jako żołnierz powinien to docenić. Naprawdę jedną decyzją zmarnujemy ich poświęcenie? 3 okręty. Dobrze. Dostaniecie 3 okręty pod naszą banderą. Dziękuję, panie generale. Musimy się rozdzielić. Chcesz się rozstać? Poznałeś jakąś orientalną piękność? Raczej agenta Abwery. Myślisz? Jutro popłynę do Toulonu, a ty zresztą urzędników banku do Wenecji. Nie. Byłam w Wenecji. Dziękuję. Stamtąd pojedziecie pociągiem do Paryża i tam się spotkamy. Nie zgadzam się. W tym pociągu. W ich walizkach znajdzie pan duże ilości przemycanego złota. Jest pan pewien? Nie potrzebujemy prowokacji. No niech pańscy ludzie przeszukają bagaże. Nie jest pan od wydawania poleceń włoskim służbom. Kapitan Calcia, dokumenty do kontroli, otworzyć bagaże. Proszę otworzyć walizkę. Panie kapitanie. Amsterdam 1928? Skąd pani to ma? Kupiła na bazarze? Chce mnie pan obrazić? Pani Halina Konopacka. Przepraszam, to nieporozumienie. Co pan mi wrabia? To przyjaciółka ambasadora Pieniawy i hrabiego Ciano, zięcia Duce, zabierać. Nie, panowie! No chwila, idziemy! Chwila, panowie, jestem przedstawicielem handlowym. Sądzę, że będzie interweniował. Niedługo wejdziemy do Toulonu.
Panie majorze, od ponad 2 godzin oczekujemy na audiencję u pana premiera. Pan pułkownik Matuszewski, wątpię w to, żeby pan premier Sikorski zechciał dziś z panem rozmawiać. Jestem tutaj po raz czwarty. Panie pułkowniku, na pana miejscu cieszyłbym się, że może pan chodzić swobodnie po Paryżu. Nie rozumiem. Toczy się w pańskiej sprawie śledztwo. Jakie śledztwo? Powstała specjalna komisja w celu zbadania nieprawidłowości związanych z transportem aktywów Banku Polskiego. Podobno doszło do rażących nadużyć. Jakich nadużyć? Kiedy inni przelewali krew, Piłsudczykowska klika uciekała na koszt podającej Polski. Co pan opowiada? Przyzna pan, że to niegodziwe. Na koszt państwa i to w towarzystwie swych żon. Ty sukinsynu. Mam nadzieję, że znajdzie pan drogę do wyjścia sam. Żegnam pana. Co się stało? Nie dostałeś przydziału? Nie. Jeszcze cię sami poproszę. Brakuje oficerów. Nie sądzę, żebym komukolwiek był teraz potrzebny. Jesteś bohaterem. Bohaterem. Generał Sikorski, który w tej wojnie nie wygrał jeszcze ani jednej bitwy, już nie lubi się dzielić swoim bohaterstwem. Odsunęli cię? Gorzej. A złoto? To jest moje złoto. Seria finałowa konkursu rzutu dyskiem pań. Pozostało 6 zawodniczek, z których 3 staną na olimpijskim podium. Z dużą przewagą ponad 3 metrów prowadzi reprezentantka Polski, mistrzyni Światowych Igrzysk Olimpijskich z Göteborga i rekordzistka świata Halina Konopacka. Czy któraś z rywalek będzie w stanie jej wydrzeć złoty medal? Halina Konopacka, Polska! Uginasz kolana, bierzesz zamach, no. Zamach, 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 to i rzucasz. Metrów 62 centymetry. Rekord świata. Halina Konopacka, Polska.
Thank you.